hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. Smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby. Cześć, dzień dobry. W kolejnym vlogu odzywam się do Was z działki. I przyjechaliśmy tutaj tylko tak na chwilę, bo przeżywam ogromny wewnętrzny dramat psychologiczny, a mianowicie wielkimi krokami zbliża się nasz urlop. No i niestety przyszedł czas rozstania z niektórymi tutaj roślinami i nie wiem, z którymi mam się rozstać. W każdym razie wpadłam na pomysł, że część przynajmniej koleusów zawiozę do mamy. Zawsze co roku było tak, że papuga wędrowała na wakacje do mamy na czas urlopu, no ale jak papuszki niestety już nie mamy, to dzisiaj drgnęłam do mamy i powiedziałam jej, że zamiast papugi na wakacje wybierają się do niej moje koleusy. Nie wiem, jak my to zrobimy, bo wbrew pozorom one są ogromne, rosną w dosyć ciężkich donicach. I tak się zastanawiam, co z tą moją gromadką zrobić. Na pewno wszystkie nie zmieszczą się do samochodu. I dylemat jest, które tutaj wybrać, bo one w sumie rzeczy przetrwałyby do późnej jesieni. A tak bez wody wiadomo nie wytrzymają tego okresu, kiedy będziemy na urlopie. Jeszcze nie wyjeżdżamy, ale już najprawdopodobniej do mamy raczej nie pojedziemy, bo dzisiaj wybieramy się tak w ogóle po to, żeby siostra zrobiła mi włosy przed tym urlopem. Najwyższa pora też puścić kolor. Mężuś był u fryzjera, Adi był u fryzjera, więc i pora na moją głowę. Jeszcze Milenkę namawiam do fryzjera, ale ona powiedziała, że nie. Wtedy, kiedy ja pójdę, zdecyduję się na pofarbowanie takie profesjonalne włosów, wtedy ona się ze mną wybierze. Ale może jeszcze dziewczyna się skusi? No nie wiem, na razie. Chodziłam tutaj, spacerowałam po tej działce dookoła. Patrzyłam na te moje rośliny, no i mam ogromny dylemat. W sumie okres, kiedy wybieramy urlop, odkąd mamy działkę, zmienił się na sierpień, bo przez te wszystkie lata na urlop jeździliśmy w połowie lipca. Ale odkąd mamy ogródek działkowy, wtedy przedłużamy ten moment jak najbardziej się da i jedziemy na urlop pod koniec wakacji. Wiadomo, są i rośliny na balkonie, i rośliny tutaj w donicach na działce. Do zaopiekowania się też mężuś ma szklarnię, trzeba tam na bieżąco podlewać pomidory i ogórki, więc nasze urlopy dostosowujemy właśnie do tych naszych tutaj wszystkich roślin. Myślę, na początku sezonu mam taką, że zawsze będzie to mniej szkoda, jeżeli coś się poniszczy, no ale przychodzi ten koniec sierpnia i niestety, ale wszystkiego żal, bo wszystko pięknie kwitnie. Zaraz Wam przejdę po działeczce, bo wsadziliśmy już te nowe jeżóweczki, więc Wam pokażę. Pokażę Wam też rzut okiem na to moje koleusowe towarzystwo. Jeszcze tu mam dwie donice z begoniami, ale nie ma szans przewiezienia ich samochodem taki kawałek drogi, bo one są po prostu gigantycznych rozmiarów. Przejdziemy się tutaj tak szybciutko po tych koleusach, bo muszę dokonać jakiegoś wyboru. Ja szczepki pobrałam już sobie do domu.
Że ja nie wiem, jak one przetrwają, ale myślę, że jak dopełnię słoik wodą, to na ten okres, kiedy nie będzie nas w domu, ta woda nie zdąży z tych słoików wyparować i jak wrócimy, to pokrzywki wypuszczą już korzonki i będzie je można wsadzić do podłoża ziemnego. Odwracam kamerkę, idziemy zobaczyć jeżówki, no i ten mój dylemat, które koleusy zabrać do mamy, a które mam tutaj zostawić i liczyć na łód szczęścia, że nic im się nie stanie przez ten okres. Idą wysokie temperatury. Pogoda nie będzie sprzyjała im, ale spokojnie, jeszcze jesteśmy, ale już moje myśli krążą wokół tego urlopu i co się z tym moim ogródkiem tutaj stanie, zarówno tym na balkonie, jak i tu na działce. Ze sporą częścią roślin na balkonie też już przyjdzie czas na rozstanie, bo tam już w sumie super tunie, wisty, petunie pójdą niestety do wyrzucenia. Jeszcze zdążą przez te kilka dni nacieszyć oko. Kilka to nic będę miała po prostu do zlikwidowania. No ale na tym balkonie też sporo tych koleusów mam. I ta stokrotka grecka, no i wszystkiego szkoda. Umykam tak szybciutko po tych moich rabatkach, żeby Wam pokazać kolory jeżówek, bo niektóre zakwitły. I mykamy do mamy zrobić ten kolor na włosach. Marzuś tutaj musi podjechać na działkę, żeby jakoś zapakować te donice do bagażnika. Ja nie wiem, jak my to zrobimy, bo jedna donica waży jak nic z 10 kilo. Mama mieszka na 4. piętrze, więc zanieść jej te donice na 4. piętro to też będzie wyzwanie. Jakaś winda by się przydała, ale niestety nie ma. Nie myślę o tym. Aż z tego wszystkiego, jak zobaczyłam te rośliny i co się może z nimi stać, boli mnie głowa. Odwracam kamerkę, idziemy zobaczyć, co ja tutaj mam. Grupa roślin, która szczególnie zachwyca moje serducho o tej porze roku, to jeżówki. Szczególnie przypadły mi do gustu te jeżówki pełne. Postanowiłam poszerzyć sobie moją kolekcję jeżówek pełnych i zaopatrzyłam się w kolejne kolory. Mam jeżówkę Lemon Drop i taką w różowym kolorze. Tu kolejna w odmianie Sheriff Love, taka kremowo lekko wpadająca w różowy. No spójrzcie na tą begonię. No choćbym chciała, to nie da się jej po prostu przewieźć w samochodzie. Ona ma takie delikatne te łodyżki. Jest duża. Kwiatek na kwiatku. No ciężko by było cokolwiek z nią zrobić. Ja jeszcze muszę przemyśleć sprawę. Jeszcze mam trochę czasu, jak ją uratować. Tu ta jedna, tu druga. Takich samych niemal rozmiarów. Zobaczcie, jakie ona ma tutaj zamiast łodygi, taki aż gruby pienień się wytworzył. No rosną te moje kwiatki. No i im bardziej rosną, tym bardziej ich żal, nawet pod koniec sezonu. Cierpek też ładny. I tu mam moje koleusowe towarzystwo. One tutaj w kamerce nie wyglądają na tak duże, jakie są w rzeczywistości, ale naprawdę one są bardzo rozłożyste i bardzo wysokie. A donice, tak dla orientacji, są tego typu, więc ziemi jest tutaj sporo i są naprawdę ciężkie. No ale powiedzcie sami, jak nie żal zostawić na pastwę losu takiej oto gromadki
kolorów i kształtów liści. No szkoda mi bardzo, tak jak mówię, co się da, to przywiozę do mamy, ile zdołam zapakować do samochodu, bo naprawdę mi ich szkoda, a jeszcze przez jakiś czas, przez miesiąc, dwa, one pocieszyłyby oko. Niby szczepki już mam porobione, no ale szkoda, bardzo szkoda tych roślin. Sama na przykład ta donica z tą kompozycją trzech roślin, trzech odmian koleusów, ona nie wiem jaką ma rozpiętość skrzydeł, ta sadzonka, ale myślę, że do około metra dochodzi. Spójrzcie nawet na tą donicę, ona jest niby mniejsza, ale tu te liścia tych koleusów są takiej wielkości w porównaniu do mojej dłoni. Są po prostu ogromne. Ja już nie chcę myśleć, co się stanie z tymi pelargoniami. One są wytrzymałe na kilka dni suszy, ale też pięknie kwitną. I to są te moje dzieciątka wyhodowane z nasionek, więc też będzie ich żal. Gazanie. Też kamerka nie oddaje tej wielkości kwiatów, jaka jest w rzeczywistości, ale rosną po prostu jak słoneczniki. One dadzą, myślę, radę przez ten czas, kiedy nas nie będzie. Ale no szkoda by było, żeby wszystko pousychało, a jednak jeździ się przynajmniej te dwa razy w tygodniu, żeby podlać te moje kwiatuszki. I tu przejdziemy sobie teraz do jednej z jeżówek, która kwitnie, a którą ostatnio zamówiłam. I tu przedstawiam Wam Supreme Cantaloupe. Taka pomarańczowa jeżóweczka. Ona nie jest pomarańczowa, źle mówię. Ona jest taka łososiowa. Ma te płateczki. Będzie to jeżówka taka pomponowa, pełna. A nieco wyżej jeżówki rozrasta mi się ta róża niskopienna. Powtarza swoje kwitnienie. Znów ma takie drobne, skrawo-różowe kwiatuszki w takim ciemniejszym kolorze. Lawenda też śmignęła w górę. W ogóle te aksamitki, jakie mi się tutaj kępy porobiły ogromne, z takiej małej sadzoneczki, bardzo ładnie się rozrosły. Tu pomarańczowe, tu żółte. I ta druga różyczka niskopienna również powtarza swoje kwitnienie. Ja poobcinałam wszystkie suche kwiatuszki i zobaczcie, ona ma mnóstwo jeszcze pączków. Tu kolejna jeżóweczka wsadzona dzisiaj, hot papaja. Ją miałam na balkonie, została przeoczona, kiedy przywieźliśmy wszystkie te z ostatniego zamówienia na ogródek, żeby je wsadzić, ale dzisiaj nadrabiamy zaległości i na balkonie puściła pączusia, więc mam nadzieję, że będzie jej tutaj dobrze i zobaczymy, jaki to kolor. Tak jak Wam wspominałam, że ostatnio jak przyszło do mnie to zamówienie, to nie miałam Wam w zasadzie nic do pokazania, bo przyszły w sumie takie sadzoneczki z samymi liśćmi. Jest to odmiana Marmalade, no ale na jej kwitnienie musimy troszkę poczekać. A obok jeżówki Marmalade jest kolejna z ostatniego zamówienia, nieco mniejsza, Strawberry and Cream. O, widzicie, tu jest kolejna jeżówka, która pięknie kwitnie. Taka chyba mniejsza jakaś odmiana, Carrot Cake. Też ma taki sympatyczny całkiem kolor czerwono-różowo-pomarańczowy. Tu akurat ta ma troszkę tych pączków. Te deszcze, które ostatnio były, trochę jej tu dokuczyły, bo niestety, ale płatki przygniły, ale puszcza nowe kwiatuszki. Carrot Cake. Jak lecimy jeżówkami, to jeszcze tu Wam pokażę ostatnią sadzonkę i jest to ta słynna milkshake, którą miałam w zeszłym sezonie, ale gdzieś mi się straciła po drodze. Lukniemy sobie jeszcze na róże, bo ona bardzo rzuca się w oczy. Powtarza swoje kwitnienie ponownie i znowu ma piękne różowe pączki i jest ich całkiem, całkiem sporo. I doczekałam się kwitnienia kolejnej dalii z tych talerzowych, z tych czterech odmian, które zamawiałam. Jest to odmiana Light Royal, taka bardziej z różowymi przebarwieniami. I pokażę Wam jeszcze w sumie, jak już tu jestem obok dalii, jakie talerzowe to mam na myśli. Otóż właśnie na przykład takie. Mnóstwo też kwiatów puściła ta dalijka. Jest to ta kremowa odmiana. A tutaj obok już Wam pokazuję
tą nieco odrobinę ciemniejszą, ale z tej samej serii. Tu już takie nieco bardziej kapucinowe kolory daliki. Dalia z zeszłego roku, ta miniaturowa w kolorze czerwonym, na razie jeden kwiatuszek. Lecimy z daliami, to jeszcze tak seryjnie przykucnęłam tutaj przy tej dalii pomponowej. Ona kształtem nieco przypomina właśnie te pełne jeżówki, ale to dalijka. Też bardzo ładnie i obficie kwitnie. Odmiany dalii pomponowej mamy największą ilość, więc ona to jak została tutaj wsadzona samej sobie, ta karpa na wiosnę, na którą zbytnio nie zwracało się nawet uwagi, a odwdzięczyła się swoimi kwiatuszkami. Spójrzcie, jakie sympatyczne pomponiki ma. Jeden przy drugim rosną. No i cały czas kwitnie. I tu też cały czas kwitnąca dalia z takimi z kolei płateczkami. I ona w sumie też została wsadzona w sam kąt działki przy kompostowniku, podobnie jak ten pięciornik, który odwdzięczył się mnóstwem żółtych kwiatuszków. I tak sobie myślę, że im bliżej kompostowej ziemi, tym bardziej te rośliny rosną. Zupełnie zapomniałam, że mam tutaj wsadzone dwie sadzonki zawilca. Nawet ostatnio przeglądałam na Allegro, no ale przyjechałam na działkę i zobaczyłam, że te pączki wyglądają znajomo. No i tak, mam zawilca, pewnie w dwóch różnych odmianach. Jeden rośnie tutaj, drugi po drugiej stronie, ale ten jeszcze nie kwitnie i w sumie to ja już zapomniałam, jakie on będzie miał kwiaty. Wymiernik to jasna sprawa, kwitnie niezmiennie przez cały czas. Poczekamy jeszcze trochę na ketmie bagienne i w sumie rzeczy to też zapomniałam, że ja w zeszłym sezonie zamawiałam trzy sadzonki. Będzie kwitła w tym roku ta, a tu mam jeszcze dwie po bokach, ale te są mniejsze. Pewnie jakaś bardziej wymagająca odmiana. W tym roku nie będą kwitły. Na te kwiaty niedługo przyjdzie pora, a skoro już jestem tutaj przy ketmie bagiennej, to ja Wam wspominałam, że winogrony mi przemarzły, ale spójrzcie, ile tutaj gron mają. Całkiem sporo akurat ten krzew ma. Mężuś poprzycinał, spróbował im dogodzić, no i zaowocowały. Także troszkę winogrona spróbujemy. Ze szklarni w sumie kilka gron też żeśmy już zjedli. Zarówno tego ciemnego, jak i jasnego deserowego. I jeszcze na te kwiaty bardzo czekam. Na tak zwane kocanki, suchotniki, czy też nieśmiertelniki, jak zwał, tak zwał. One bardzo powoli się rozwijają, ale taka mi się mieszanka trafiła, że akurat są różne kolory z tych siewek wyszły. Mam nadzieję, że do końca naszego urlopu one się nie zniszczą. One są dosyć wysokie. Obawiam się jakichś burz i deszczów, żeby pod naszą nieobecność się one przypadkiem nie połamały. Ale zobaczcie, jakie piękne kwiatuszki się zapowiadają. Te kwiaty zupełnie już tutaj rozwinięte, ale jeszcze troszkę wytrzymają. Później zetnę, bo to w sumie taka będzie jedna gałązka z tymi czterema kwiatami. I wstawię sobie do bukietu. Ja teraz tak nagrywam i nic nie widzę, bo słońce się odbija. Czy tutaj jest ostrość, czy tej ostrości nie ma? Musi być tak, jak jest. Milenka to chodzi i tutaj się zachwyca dźwiękiem tych płateczków. Takich suchych dźwięków tych płatków. Super są te kwiatuszki. Doczekałam się pierwszego kwiatu hortensji. Nie wiem, jaka to odmiana. W każdym razie kupiona w zeszłym sezonie w Biedronce. To jest ta odmiana, gdzie ma te kwiaty takie ażurkowe. Bardzo mi się podobają. Bo te hortensje tutaj w tym kąciku to już po prostu przechodzą same siebie. Wyskoczyły ponad płot. Zobaczcie, jakie duże, ogromne mają kwiaty. O, na przykład takie niedługo będę musiała robić sobie już nowe bukiety, żeby je zasuszyć. Chyba już ostatni kwitnący, czyli ketmia bagienna. Zakwitł w tej chwili ten kolor bordowy. O, tutaj też ma taki talerzowaty kształt. Obiadowy bym powiedziała nawet. Także ketmia bagienna już kwitnie, chociaż w zeszłym roku
Kwitnienie rozpoczęła znacznie później. A tu gość wpadł na ogródek. Sporo tych kwiatków teraz na ogródku kwitnie i trudno wybrać ten najładniejszy, więc pokażę Wam i anemony w kolorze białym. Tu mam kolor czerwony, zarówno całkiem pełne, jak i półpełne. Niedawno zakwitł mi taki dwukolorowy biało-czerwony. Też bardzo ładnie wygląda. Cynie. Nie sposób o nich nie wspomnieć. Za każdym razem tutaj podchodzę i patrzę na te kolory, ten kształt tych cyni. Śliczne są. No i tak na zakończenie jeszcze pokazywania Wam roślin, które cieszą moje serducho w tym czasie właśnie, na początku sierpnia, to muszę jeszcze pokazać Wam taki ostatni luk na kolejną roślinę wieloletnią, na moje hortensje. Vlog się nagrywa, samolot leci. Jak fajnie radzą sobie tutaj te moje super tuniewisty, ale tylko na ogródku, bo na balkonie niestety mi się poniszczyły i niedługo będę się ich pozbywać, ale tu tworzą się fajne kępki. Kolejną byliną, która zdobi ogród o tej porze roku, jest lobelia. Tu akurat mamy lobelię stroiczkę, która kwitnie na fioletowo. Zaraz skoczymy jeszcze do tej różowej, żeby rzucić na nią okiem. Mam jeszcze czerwoną, ale te już, jak wspominałam Wam wcześniej, czubek się urwał i niestety w tym roku nie zakwitnie. Wyrosła po prostu zbyt wysoka i pewnie przy tych burzach połamała się. W tym miejscu jest ta lobelia stroiczka różowa. Chyba najładniejszy kolor to jednak ten czerwony, dający tak ostro po oczach, no ale niestety w tym sezonie chyba nie zobaczymy tego koloru stroiczki. Trochę pomidorów jak zwykle się zebrało. Część pójdzie do mamy. Niech się częstują takimi naszymi działkowymi, prosto ze szklarni, bio warzywkami. Tak to mniej więcej wygląda. Ja nie wiem, jak zajedziemy do mamy, to przypuszczam, że ona mnie wygoni z tymi koleusami, jak zobaczy, co jej wiozę. No ale koleusy też muszą mieć w końcu swój urlop. Jadą na wypoczynek, na południowy balkon, na czwarte piętro, czyli warunki klimatyczne niemal takie same będą jak u mnie na balkonie. Z tym, że ta tutaj gromadka, ona tutaj jednak stała w cieniu, pod zadaszeniem. Mama będzie miała wyzwanie i liczę na to, że jeszcze po urlopie z tymi koleusami spotkam się w oko w oko. No a teraz już zabezpieczony w bagażniku, tak na osłodę, na pocieszenie, to może jak zobaczy ten koszyczek, który jej damy, pomidorów, to trochę zmięknie i przygarnie te moje dzieciątka. Takie malutkie, bo malutkie, no ale... I tylko mam nadzieję, że zmieszczą jej się na ten balkon tam. No zobaczymy. Jak zawieziemy, zobaczymy. Ulokuję je. Ja już im znajdę miejsce najwyżej. Tam fotel siostry wyleci na ten czas urlopu z balkonu, bo koleusy muszą mieć pierwszeństwo. Zobaczymy, jaką mama będzie miała minę, jak wytaszczymy
do niej te donice ogromne na czwarte piętro. Zapakowani jedziemy już do mamy, a kolor tym razem będzie taki. Zresztą u mnie tradycyjnie ten co poprzednio, naturalny popielaty blond. Możecie zapamiętać rysunek na obrazku, bo moje włosy będą w zupełnie innym kolorze po nałożeniu farby. Koleusy są już na miejscu. Zobaczcie, jaką miejscówkę im znalazłam. Wszystkie ulokowałam dosłownie jak na wymiar. Zmieściły się tutaj pod barierką. Mama mówi, żebym sobie zdjęcie tak na pamiątkę, żebym wiedziała, jakie koleusy miałam, bo nie wiadomo, jakie będą, jak wrócimy. Ale mówię, że jakby coś się zadziało, to żeby cięła szczepki. Takie koleuski tutaj rządek ma, taki gaj zielony. Będzie mieć teraz na balkonie, a koleusy będą mieć towarzystwo jej koleusku, z tym, że ona takie troszkę jakby mniejsze od moich jednak miała. O, to jest mamy ogródek na balkonie. Także mam nadzieję, że koleusom będzie tutaj ok. I tu jeszcze jeden taki w doniczce zwykłej jej podrzuciłam, no ale też go szkoda w sumie, bo na działce zniszczyłby się. A tu spójrzcie, jakiego moja siostra ma na parapecie, też od strony południowej, rozchodnika. Nie wiem, co to za odmiana, ale kwiatuszki ma piękne, takie gwiazdeczki różowe. No, w szoku jestem, że aż takiej kwitnie. Ogórków, całkiem spore wiaderko i ja wszystko rozumiem, ale takiego giganta to jeszcze nie widziałam. Macie tutaj porównanie do mojej dłoni. Większy od mojej ręki. Takie giganty się znajduje. Największy ogórek w tym sezonie, jaki udało nam się zerwać z naszej działeczki ze szklarni. Żebyście mieli porównanie co do jego wielkości, to zaraz tutaj zdejmę te pomidorki z wagi i zważymy tego ogurasa. Tak, z ciekawości, ile waży. Ogórek siedzi na wadze i zobaczcie, 70 deko. Taki tam ogórek, który wcześniej został zauważony na krzaczku. Jesteśmy już w domu, wróciliśmy od mamy. Jak widzicie, nowa ja z nowym kolorem włosów, także różni się znacznie od tego na obrazku, na opakowaniu, które widzieliście w samochodzie, jak jechaliśmy do mamy, no ale one jeszcze troszkę rozjaśnią się w słońcu, są również troszkę przykrócone. Grzywkę to ja ciachłam z samego rana, ale siostra mi podcięła końcówki, więc myślę, że będą się bardziej układać. Dzisiaj są takie, jakie są, bo wiadomo, jak to od razu po farbowaniu. Nie wyglądają tak jak zwykle, ale na jakiś czas znowu starczy. Mama ma lekkiego stracha, co to będzie. Czy wytrzymają u niej przez ten czas? No, troszkę u niej pomieszkają, ale mówię, żeby nie miała stresika, bo jak coś, to zawsze może uciąć czubki, wsadzić do wody, niech się ukorzeniają i tak prędzej czy później trzeba by było tak z nimi zrobić. Jeżeli się uchowają, to będzie fajnie, a jak się zniszczą, to trudno, liczyłam się z tym. W najbliższym czasie będę musiała zrobić też porządek z roślinami na balkonie, z tym, że z częścią na balkonie będę się już musiała pożegnać na dobre. A pozostałe poprzesadzam i jeszcze będę musiała komuś wręczyć drugą część moich koleusów, bo tutaj pojechała do mamy tylko 1/3 ich w donicach, także jeszcze 2/3 muszę pomyśleć, co zrobić. Plan awaryjny jeszcze w głowie mi świta. Pomysłowość moja nie zna granic i plan A w główce już jest, plan B również świta. Zobaczymy w miarę upływu czasu, który dojdzie do skutku. To zależy od kilku okoliczności, ale to Wam będę zdradzać na bieżąco. Jeszcze urlopu nie mamy, jeszcze na urlop musimy czekać. Wam już dziękuję za dzisiaj, za to, że byliście z nami, że spędziliście z nami taki zwyczajny, luźny dzień. Dziękuję Wam za dzisiaj, życzę Wam miłego dnia i do następnego razu. Papatki! Sunlight dances through the window. Lazy haze fills up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel
coffee stains on the table. Lazy kisses, we're unable to escape this cozy bubble where we're lost in each other's troubles. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts bound. In the quiet, we find a groove, lost in love.